Sokolnictwo to bardzo głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji, która kultywowana przez kluby sokolników. Myślę, że wiele ciekawych kwestii można powiedzieć, jak wykorzystujemy sokoły, ale to już sami ci, którzy z sokołami potrafią się obchodzić i potrafią wykorzystywać do polowania sokoły. Myślę, że przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że sokolnictwo w Polsce od końca 2021 roku jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO. I to na chwilę obecną jest jedyna forma łowiectwa w Polsce, która jest chroniona przez międzynarodową organizację, jaką jest UNESCO. I to nam daje bardzo dużo wiatru w skrzydła. Skrzydła ptaków, z którymi polujemy, ale też robimy wiele innych rzeczy. Na przykład chronimy płody rolne przed inwazją ptactwa, które mogły te płody zniszczyć. Chronimy lądujące, startujące samoloty na lotniskach. Chronimy zakłady przemysłowe przed ptactwem, które tam może niszczyć infrastrukturę. I dzięki temu sokolnicy na bieżąco te wszystkie zajęcia mają i bardzo ważną rolę spełniają. Najważniejsza sprawa również taka, że to głównie dzięki sokolnikom udało się w Polsce odtworzyć dziką populację sokoła wędrownego, bo to od hodowli sokolniczych te ptaki hodowane, wypuszczane na wolność pochodzą i no i w chwili obecnej możemy się cieszyć, już ponad 100 parlęgowych w Polsce jest i aktualnie odbywa lęgi. Także jest nawet sporo rzeczy, które można obejrzeć na żywo w kamerach. Też, tak. Także działamy dla dobra i przyrody, i ludzi. Pojawiłem się